siedzi na podłodze i do czterech liczy sobie. 1, 2, 3, 4, bardzo łatwe te numery. I kto tutaj umie liczyć, z nami głowę będzie ćwiczyć. 5, 6, 7, wiemy, zaraz potem jest 8. Tak szybciutko poszło nam. 9, 10, umiesz sam. I kto tutaj umie liczyć, z nami głowę będzie ćwiczyć. Igor, tam gdzie jest lewa ręka, dobra? Na zdrówko. Uwaga. A teraz po prawej stronie kartki, w dolnym rogu, proszę położyć tyle kasztanów. No to fajnie. Coś trudniejszego? Tak. Dobra. To uwaga. W prawym górnym rogu kartki proszę położyć o tyle kasztanów więcej niż jest na w dolnym prawym rogu kartki. Trudne. Sama się poplątała. Czyli ile ma być u góry? Kto? Brawo! Dwa? Cztery. O tyle więcej niż masz na dole, w prawym dolnym rogu kartki. Na 4. Albo 5. A kto z was policzy, ile razem kasztanów znajduje się na kartce? Kacper? Jedno, licz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aż 10, licznie. Posłuchajcie. Teraz będzie inne zadanie. Proszę odłożyć z kartki tyle kasztanów. Ja jestem. Odkładamy tyle kasztanów. Kto poda wynik, ile zostało na kartce? Cztery. Ślicznie. Proszę te kasztany położyć w lewo. W górnym rogu kartki. To ile tych kasztanów ma być w lewym górnym rogu kartki? 4. I kładziemy kasztany jeden obok drugiego. Małgorzata, tam gdzie masz lewą rękę. Lewą ręką piszesz. W kolejności zbudujemy ściany, aby były równe
postaramy się, żeby w naszym domku dobrze mieszkało się.